Die Jugend, die lernt ja nichts anderes als innego niż myśleć po niemiecku i działać po niemiecku. Kiedy chłopiec czy dziewczynka w wieku 10 lat trafi do naszej organizacji, natychmiast przyjmiemy ich do partii, do frontu pracy, do SA, SS, a jeśli tam nie staną się jeszcze całkowitymi narodowymi socjalistami, przejdą do służby pracy. A jeśli zostanie w nich jeszcze świadomość klasowa albo duma stanowa, wtedy Wehrmacht weźmie ich na 2 lata do dalszego traktowania i już nigdy nie będą wolni przez całe życie. Zgodnie z pańskim rozkazem, Mein Führer, stoi tu młodzież, której obce są pojęcia klas i kast. Pomocnicy Hitlera. Schirach. Deprawator młodzieży. Realizacja. Hitlers Jugend. Młodzież Hitlera. Od dziecka nauczyła się równać krok. Wspólnie maszerować i ustawiać się w szeregu. Ci chłopcy maszerują całymi tygodniami, pochodzą z różnych zakątków kraju. Uważają się za nadzieję Niemiec. Noszą sztandary. Czują powołanie, podążając za wyzwaniem, które prowadzi ich ku przyszłości. U celu, na uroczystości partyjnej w Norymberdze, gdzie przywódca młodzieży demonstruje Führerowi paradę swych zastępów. Na tego człowieka Baldur von Schirach każe przysięgać młodzieży, bo sam w niego wierzy. Mein Führer, według pańskiego wzoru kształtuje się młode pokolenie naszego narodu. Ponieważ pan wykazał najwyższe poświęcenie dla tego narodu, także ta młodzież chce się bezinteresownie poświęcić. Na obozie namiotowym codziennie obowiązuje... sobie przypomnę. Chłopcy z Jungvolku są silni, milczący i wierni. Chłopcy z Jungvolku są kolegami. Najwyższym celem chłopca z Jungvolku jest honor. Nam to się ogromnie podobało. Baldur von Schirach zawsze był nastawiony na formowanie. On jako człowiek kształtujący młody materiał, jaki miał do dyspozycji, mogąc go naginać do swoich potrzeb. Tu powstawało to, co Schirach chciał osiągnąć. Zuniformizowanie. Wywłaszczenie niemieckich chłopców. Zniszczenie ich indywidualności. To był jego program i udało mu się to osiągnąć. Łączy nas jedna wiara. Zobowiązuje nas jedna przysięga. Rozkazuje nam jeden Führer. Od swego uwielbianego Führera otrzymywał odpowiednie wskazówki, w jakim kierunku ma formować młodzież i tego się ściśle trzymał. W naszych oczach niemiecki chłopiec przyszłości musi być smukły i zwinny, szybki jak pies myśliwski, mocny jak skóra i twardy jak stal Kruppa.
Te słowa nie odnosiły się do osoby Schiracha. Nie odpowiadał założeniom naszego wychowania, by być twardym, walecznym żołnierzem. My byliśmy bardziej krzepcy. Schirach potrafił bardzo dobrze posługiwać się słowami. Lecz nie był przywódcą młodzieży, z którym można być na dobre i złe, z którym można konie kraść. Zachowywał dystans. Kroczył po naszym obozie, zawsze zachowując pewien dystans. Umiejący władać słowem pięknoduch, który cytował Goethego, a Mein Kampf Hitlera podnosił do rangi Biblii. Esteta, który kochał muzy, a nauczał ascezy. Trybun ludowy z arystokratycznego domu. Dorastał w cieniu I wojny światowej. Był zbyt młody, by samemu walczyć, ale na tyle dorosły, by zarazić się patriotycznym uniesieniem. Przez całe życie żałował, że nie doświadczył przeżyć frontowych. Czujemy się jednością z 2 milionami poległych w wielkiej wojnie. Wiemy, że to, co robimy i co kształtujemy, nie jest niczym innym jak dopełnieniem ich pragnień i tęsknot. Wraz z końcem wojny zmieniają się czasy. Nowa Republika nosi nazwę miasta, gdzie się narodziła, Weimaru. Dla Schiracha pozostaje obca. Ojciec zostaje zwolniony z posady dyrektora Weimarskiego Teatru Dworskiego, który teraz nazywa się Teatrem Narodowym. Ci, którzy przeklinają teraźniejszość, są mile widziani w domu Schirachu. Syn przyprowadza tego wędrownego kaznodzieje, który podaje się za wybawiciela od wszelkiego zła. Wojownicza osobowość Hitlera wywiera tak wielkie wrażenie na poszukującym oparcia chłopcu, że na poddaszu pisze liryczne wyznanie miłości. Byłem liściem w bezkresnej przestrzeni. Teraz ty jesteś mi ojczyzną i drzewem. Wierzę w ciebie, bo ty jesteś narodem. Wierzę w Niemcy, bo ty jesteś synem Niemiec. Nowa postać zastępująca ojca. Agitator, który wie, jak werbować. Wiem też, że kiedy wy, moi drodzy chłopcy i moje dziewczęta, dorośniecie, będziecie wspominać z dumą i radością, kiedy powstawały nowe Niemcy. My już jako mali chłopcy i małe dziewczynki stanęliśmy po ich stronie. Tego przeświadczenia Schirachowi nie wpajano od kołyski. Jest synem Amerykanki, jego ojczystym językiem jest angielski. Podróż do Nowego Świata stawiała go przed wyborem. Moja matka bardzo chciała, żebym został w Ameryce i tam pracował w banku brata mojego dziadka, albo nawet w polityce. A ja pokrzyżowałem jej plany i wróciłem. Wróćmy do przewodniej postaci decydującej o jego dalszej drodze. Będzie pan studiował u mnie, zadecydował Hitler. Niepotrzebny mu absolwent z dyplomem akademickim, lecz przywódca, który zgromadzi studentów pod znakiem swastyki. Syn arystokratycznej rodziny zostaje żołnierzem partii. Dzięki zdolnościom propagandowym idzie do przodu. W 1931 roku, w wieku 24 lat, jako przywódca młodzieży Rzeszy, obejmuje zwierzchnictwo nad całym partyjnym narybkiem. Ma ambicje, by zmobilizować młodych ludzi do aktywności. Jego mentor jest sceptyczny. Nie potrafi postępować z młodzieżą, która nie oddaje głosu w wyborach i z trudem poddaje się dyscyplinie. Schirach widzi to inaczej. Z misjonarskim zapałem podejmuje się werbunku współbojowników. Najwyraźniej odczuwał rozkosz, jakby widział coś pięknego. Mówił, popatrz, jak ci chłopcy maszerują, to cudowne. Takie grupy ty też musisz mieć. Z tych maminsynków musisz zrobić chłopów na schwał. Musisz
Jeszcze trudno się chlubić grupą wędrowną, którą jednoczy tylko imię Hitlera. Lecz Schirach wierzy, że Hitlerjugend utoruje mu drogę do przyszłej władzy. Wiedzie mu się także w sprawach prywatnych. Pierwszy własny dom w Alpach jako prezent ślubny. Młody małżonek należy teraz do najściślejszego otoczenia swego mistrza. Małżonka Henriette jest córką osobistego fotografa Hitlera Heinricha Hoffmana, który utrwala pozy wodza jak ikony. Idąc za przykładem Führera, przywódca młodzieży ćwiczy się w demagogicznym rzemiośle. Przy biurku powstaje plan pierwszego wielkiego występu przed zgromadzoną młodzieżą Hitlera. Nie kraść idei, ani Führera. Nie pozwolimy ukraść sobie naszych idei i nie pozwolimy odebrać sobie naszego Führera. To jego pomysłem jest zgromadzenie wszystkich chłopców z Hitlerjugend na masowym wiecu w Poczdamie. Z dumą prezentuje swemu mistrzowi własne dokonania. Chce wywrzeć na nim wrażenie 70-tysięcznym tłumem zwolenników i mocnymi słowami. Wierzę w nieposkromioną siłę narodowego socjalizmu, która zniszczy wszystko, co stanie jej na przeszkodzie. Groźby zamieniają się w czyny, gdy bojówki Hitlera opanowują ulice. Kto nie pójdzie z nimi, będzie prześladowany lub zmuszony do posłuszeństwa. Schirach chce dla swojej organizacji władzy wyłącznej, za pomocą terroru, taktyki i zwodzenia. W swych dążeniach, by dla zbawienia Niemiec wypełnić wolę Führera, Hitlerjugend uformowała liczne dawne organizacje w dzisiejszą jedność. Przywódca młodzieży może liczyć na pomoc. Wierny Hitlerowi biskup Rzeszy Miller chętnie przekazuje mu młodzież ewangelicką. Nasze rozmowy prowadzone są w duchu zaufania i koleżeństwa. Jestem pewny, że także przejście młodzieży ewangelickiej do Hitlerjugend odbędzie się w tym samym duchu. Również pozostałe związki młodzieżowe muszą ustąpić wobec aspiracji Schiracha. Hitlerjugend kopiuje to, co stanowiło ich siłę przyciągania, tworząc własny repertuar sztuki zniewalania. Fascynowały i zachwycały mnie marsze ze sztandarami, z bębnami i fanfarami, a także wieczory przy śpiewaniu piosenek. Poczucie koleżeństwa było czymś wspaniałym. Każdy był gotów pomagać drugiemu i kiedy potem wracałem do szkoły i opowiadałem o swojej służbie, koledzy mówili, my też musimy tam jechać. Przede wszystkim mundur był czymś ważnym. W tamtych czasach mundury były wysoko cenione. I jeśli już będąc młodym chłopakiem nosiło się mundur, miało to pewien urok. Myślę, że te obozy pod namiotami i śpiewanie piosenek, wspólne wędrówki, marsze i noszenie mundurów, że to wszystko miało tak ogromną siłę, że nawet jeśli ktoś miał wrażenie, że to nie całkiem czysta sprawa, to i tak się do tego przyłączał. Bo dla młodego człowieka było niemożliwe rozpoznanie zamiarów, jakie się za tym kryły. Najmłodsi uczestnicy, reżyserowani przez Schiracha, uczą się maszerować równym krokiem. Tak samo myśleć, kroczyć na czele zunifikowanego społeczeństwa. Chętnie się włączają w ten nurt, czują się dowartościowani. Jesteście przyszłością Niemiec, bo jesteście Niemcami.
Jesteście naszym narodem. Jesteście nie tylko nadzieją, lecz uwieńczeniem naszych nadziei. Oczywiście młodym ludziom imponuje, gdy im się mówi, że są przyszłością, że będą decydować, bo starzy i tak kiedyś odejdą. Jestem jednym z was, mówi Schirach, lecz woli hotel od obozu pod namiotami. Poeta marzy o szlachetnej młodzieży, która sama o sobie decyduje. Czy wie, że to iluzja służąca zupełnie innemu celowi? Chłopcy Schiracha mają być twardzi i odważni. Sprawdzać się w ciągłym współzawodnictwie. Cokolwiek zechcą robić w czasie wolnym, żadna droga nie ominie Hitlerjugend. Dotyczy to również dziewcząt. W Związku Dziewcząt Niemieckich uczą się swojej roli i spełniania pokładanych w nich oczekiwań. Niemiecka dziewczyna ma wyjść za mąż za niemieckiego chłopca. Wszyscy muszą być aryjskiego pochodzenia. Inaczej być nie może. Utworzycie nową rodzinę z dwojgiem, trojgiem, a najlepiej czworgiem dzieci, bo wtedy dostaniecie odznaczenie dla matek. Tak nam wtedy mówiono. Mają obowiązek sprostać męskim wyobrażeniom piękna. Także one muszą się dopasować do równego rytmu tego państwa. Schirach wypełnił swój plan. W Rzeszy Hitlera młodzież została upaństwowiona. Mein Führer melduje największą młodzieżową manifestację świata. Melduje panu, że dnia 20 kwietnia tego roku na ochotnika wstąpiło do naszej organizacji 917 445 młodych ludzi w 10 roku życia. Schirach zawsze mówił, że to dobrowolne wstąpienie, że nikogo się nie zmusza. Ale dobrowolność w tym sensie nie istniała. Dziecko, które nie chciałoby się do tego włączyć, byłoby odizolowane. Miałoby utrudniony wybór szkoły, a potem zawodu. Wywierano nacisk, żeby wymusić stwierdzenie: wszyscy są zjednoczeni w Hitlerjugend. W moim wypadku nie mógłbym zrobić matury, gdybym nie był w Hitlerjugend. Wyznawca Hitlera nie pozostawia najmniejszych wątpliwości, komu poświęcony jest ten milionowy zlot. Jeśli zgodnie z jego wolą mogę nazywać siebie wodzem całej niemieckiej młodzieży, wiem, że jestem tylko wykonawcą. Nie chcę być niczym innym jak narzędziem, za pomocą którego największy Niemiec formuje swą młodzież. Ponad wszystkim był Führer. Wszędzie wisiały wizerunki Hitlera. To on zbawił Niemcy od wszelkiego zła, a my byliśmy jego własnością. Byliśmy jako Jungvolk najmłodszą młodzieżą Hitlera. Ogólnie biorąc, była to namiastka religii. Brakowało tylko modlitwy. Chociaż istniała modlitwa narodowo-socjalistyczna, którą odmawiałem, a brzmiała ona tak: Panie, ochraniaj swą silną ręką naród i ojczyznę naszą. Niechaj drogę naszego Führera twa łaska opromienia. I to był ten element religijny. Częścią religii są rytuały. Malbork, niedaleko Gdańska, miejsce kultu mitycznych Germanów, co roku jest sceną podniosłego spektaklu. W średniowiecznych murach nowicjusze Hitlerjugend uroczyście wstępują do służby. Sztandary, pochodnie i fanfary stwarzają ekscytujące poczucie przystępowania do tajemnego zakonu.
Syn dyrektora teatru zna się na inscenizowaniu mistycznych mszy. Cała młodzież dla Führera. To hasło Hitlerjugend. I tak jak w minionych latach, także dzisiaj powołujemy rocznik dziesięciolatków do służby pod znakiem sztandaru Adolfa Hitlera. Niemcy potrzebują nawet najmniejszego brzdąca. W poczuciu koleżeństwa młodzieży, tak samo jak dziesięcioletnia dziewczynka, powinien się nauczyć podporządkowywać swą wolę wspólnocie i jednemu wodzowi. Ten nakaz jest kamieniem węgielnym wychowawczego programu Schiracha. Organizacja narodowo-socjalistycznej młodzieży zniesiona jest na fundamencie dyscypliny i posłuszeństwa. Dlatego chłopiec Hitlerjugend w milczeniu poddaje się zarządzeniom swego przywódcy, nawet jeśli są skierowane przeciwko niemu. Nic nie jest możliwe, jeśli nie rozkaże wola, której inni muszą być posłuszni, poczynając od góry i kończąc na samym dole. Celem było ukształtowanie grupy, która będzie dyspozycyjna, z którą przywódcy mogli robić, co chcieli i używali jej, jak chcieli, co oznaczało kształtowanie posłusznego narodu. My, lotnicy, zawsze narażamy życie. Jeden musi polegać na drugim i ślepo mu ufać. Łajdacy, którzy myślą tylko o sobie i pytają o powody rozkazu, zamiast we wszelkich okolicznościach go wykonać, nie są nam potrzebni. Rozkaz jest święty. Nie należy się nad nim zastanawiać, lecz go wykonać. Posunę się nawet do tego, że kiedy czasem słyszę, że ten czy ów brał udział w egzekucjach, to pytam siebie: Willi, mogłeś być oficerem i brać udział w akcji. I mogłeś dostać rozkaz, żeby to robić. Dzisiaj po czasie powiedziałbym, że byłoby okrutne, gdybym to robił, ale prawdopodobnie wykonałbym rozkaz. W tamtych latach tak byliśmy wychowywani. To on zbiera owoce tego wychowania. Szef SS Himmler liczy na Hitlerjugend jako kuźnię młodej kadry do swego czarnego zakonu. Zawiera z Schirachem pakt. Oddziały z trupią czaszką mogą rekrutować młodzież bezpośrednio z zastępów Hitlerjugend. Przyjęcie do elitarnych oddziałów Himmlera uważane jest przez chłopców za wielki zaszczyt, a w czarnych mundurach zostaną wychowani na chętnych wykonawców, co przyniesie fatalne skutki. To byli chłopcy z Hitlerjugend, których przydzielono do SS i straży obozu koncentracyjnego Auschwitz. Ci dwaj byli największymi mordercami ludzi, którzy przyjechali ze mną w transporcie. Szli z tyłu, mieli pistolety maszynowe, a ich hasłem było: kto zostaje, będzie zastrzelony. I strzelali do tych, którzy zostawali w tyle. Do bardzo wielu. Kto ich wychował w takim duchu? Kto zniósł bariery? Także nie wahali się zabijać Żydów, bo są nic nie warci i nienawidzi ich cały świat? Czy Baldur von Schirach zapobiegał temu i mówił nie? Schirach przyznaje się do antysemityzmu, lecz brutalna przemoc napawa od razu piękno ducha. Wydarzenia z 9 i 10 listopada określiłem jako hańbę kulturową i mówiłem o nich jak o zbrodniczej akcji. Lecz takimi wypowiedziami nie odstraszy upiorów, jakie sam wywołał. Ogień, znak wiecznej wartości rasy. Dla nas była tylko jedna idealna rasa. Germańska. Wprawdzie nie wszyscy wyglądaliśmy jak Germanie, ja też nie byłem blondynem, ale rasa germańska była wiodąca. Żydów przedstawiano nam jako wstrętnych, odrażających podludzi.
Młodzież została wciągnięta w wir antysemityzmu. Te wszystkie antysemickie hasła i tendencje, począwszy od parszywego Żyda, po nie wiadomo jakie określenia, nie omijały bez śladu młodzieży hitlerowskiej. Schirach nie mógłby jej przed tym ustrzec, nawet gdyby chciał. Ziarno jego wychowania dojrzewa także na innym polu. To, co na obozach wakacyjnych i na ćwiczeniach zaczyna się jako przygoda, potem wyda owoce, kiedy zabawa stanie się prawdziwą wojną. Miało się już przygotowanie. Chłopiec, który szedł do piechoty, umiał się orientować w terenie. Wiedział, jak wykopać należąco rów strzelecki. Gdzie mógł się schować przed gradem granatów? To ćwiczono w Hitlerjugend. Ćwiczono to wszystko, co należy do rzemiosła przyszłych żołnierzy. Obronność, to hasło narzuca ich przywódca. Osobiście czuwa nad tym, jak przejdą sprawdzian. Urządziliśmy grę terenową, a Baldur von Schirach stał ze swoimi podwładnymi i obserwował nas przez lornetkę, jak ze wzgórza naczelnego dowódcy. Nasze zadanie polegało na tym, żeby niepostrzeżenie podejść do tego wzgórza, podczołgać się, i to było bardzo pasjonujące. Potem Schirach przedstawił swój komentarz, tak zwaną ocenę manewrów. Jak przed prawdziwymi żołnierzami. Z wyznaniem wiary, jakie przyswajają sobie najmłodsi z drużyny Hitlera, wiąże się także kult męczenników. Śmierć Herberta Norkusa, chłopca z berlińskiej organizacji Hitlerjugend, Schirach podnosi do rangi mitu o bohaterze. Uwodzicielska siła ekranu. Chcę ci coś powiedzieć. Zawsze mówiłeś, że chłopiec z Hitlerjugend jest żołnierzem. Tak, mówiłem. Byłeś oficerem na polu bitwy. Czy zabraniałeś swoim żołnierzom iść do przodu, kiedy strzelano? Jak zwykle jesteśmy gotowi poświęcić się dla ciebie do ostatka. Nie ma pod słońcem ani jednego chłopca z Hitlerjugend, który nie byłby gotów umrzeć. Lecz tak bohatersko z hymnem Schiracha na ustach umiera się tylko w filmie. Nasz sztandar łopocze. To był dla nas świetlany wzór. Quext, czyli inaczej Herbert Norkus, był gotów ponieść ostateczne konsekwencje. Dla ukochanego Führera był gotów nawet na śmierć. I to wszystko miało w sobie coś mistycznego. Sztandar więcej znaczy niż śmierć, a więc było to wezwanie do młodzieży, by poświęciła swe życie dla sztandaru. Czy może być większa zbrodnia popełniona na młodzieży niż ta? I wzywano do tego 12-13-latków. Zacznij uczyć się wcześniej, jeśli chcesz zostać mistrzem. Propaganda nie ukrywała celu wychowania obronnego. Czy przywódcy młodzieży to wszystko umknęło? Myśl wychowywania młodzieży dla potrzeb wojny wydawała mi się wówczas absurdalna. Ale oczywiście w trakcie dalszej rozbudowy ruchu młodzieżowego uznawałem konieczność, by przysposabiać młodzież do obrony zgodnie ze starą zasadą. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Nigdy nawet we śnie nie myślałem o ataku na inne narody.
habe ich niemals auch nur im Traum gedacht. Wraz z wkroczeniem do Polski wojenne zabawy stają się prawdziwe. Prawie wszyscy drużynowi Hitlerjugend wkładają żołnierskie mundury. Organizacja Schiracha dostarcza pełnych zapału kadr dla Wehrmachtu. Ich życzeniem jest nosić kiedyś broń dla narodu. Polityka gloryfikowania żołnierzy wydaje owoce. Moi koledzy jako drużynowi Hitlerjugend czuli się predestynowani i lekkomyślnie albo bez zastanowienia parli do przodu i ginęli całymi szeregami. To było wstrząsające. Bliscy nam ludzie byli 4, 6 albo 8 tygodni na wojnie, a potem nadchodziło zawiadomienie o śmierci. Całe Niemcy w was wierzą. Kto z waszych szeregów zginie, umrze, by być nieśmiertelnym. Straty spowodowane wojną chłopcy i dziewczęta muszą wyrównać także na froncie wewnętrznym. Przywódca młodzieży uznaje swój obowiązek. Najpierw pozwala się sfotografować. Zanim zostanie ostatnim przywódcą Hitlerjugend bez wojskowego munduru, woli zgłosić się do armii na ochotnika. Oczywiście z prywatną kwaterą i osobistym instruktorem. Teraz na własnej skórze może doświadczyć tak często wychwalanych przeżyć frontowych. Chrzest bojowy nadchodzi wraz z wojną przeciwko Francji. Ledwie po 2 miesiącach służby zostaje mianowany podporucznikiem. Hitler wzywa swego wychowanka do kwatery głównej. Dla dyktatora Schirach wyrósł z mundurka Hitlerjugend. Powiedział: mam dla pana nowe zadanie. Polega ono na tym, żeby Wiedeń w psychologicznie bardzo skomplikowanej sytuacji znowu pozyskać dla Rzeszy. Namiestnik Hitlera w Wiedniu. Zadanie, które w równym stopniu schlebia jego zmysłowi artystycznemu, jak i potrzebie władzy. Rodacy Hitlera jeszcze przyjmują zaborcę z entuzjazmem. Lecz bezwzględna polityka jego wysłanników budzi w Wiedniu rosnące rozgoryczenie. Schirach ma załagodzić sytuację. Początkowo Wiedeńczycy byli bardzo zadowoleni, że on przyjechał, ponieważ nie lubiano i nie chciano tam dotychczasowego gauleitera Bürkla, którego na zasadzie gry słów nazywano po wiedeńsku Bierleiter Gaukel, bo stale był mniej lub bardziej pijany, strasznie brutalny i grubiański, i oczekiwano, że wraz z Schirachem zaczną się nowe, rozsądniejsze rządy. Początki w książęcym blasku nowego urzędu. Wiedeń znów zaczyna lśnić blaskiem.
i wszystkich, którzy są związani z tym miastem, czy urodzili się w jego murach, czy nie, słusznie przepełnia nowe poczucie godności. Co z przepychem demonstrują? Odnosiło się wrażenie, że Schirach chciał się pławić w blasku bajecznego miasta Wiednia, kultywując intensywne życie kulturalne. Chciał się otaczać artystami. Pod tym względem na pewno wyprzedzał wielu innych nazistowskich gauleiterów. Swoboda artystyczna, jaką obiecuje namiestnik Hitlera, budzi nadzieję na odprężenie polityczne. Pojawił się Schirach, który miał opinię piękno ducha, intelektualisty, zainteresowanego sztukami pięknymi, otwartego. I Żydzi myśleli, nie może być tak źle, jeśli on tu będzie. Ale to było zupełnie błędne przypuszczenie. Gdy w okresie rządów Schiracha życie kulturalne nad Dunajem przeżywa nowy rozkwit, począwszy od 1941 roku z upiorną skrupulatnością toczą się transporty na wschód. Za kadencji Schiracha do obozów śmierci deportowano 60 tysięcy wiedeńskich Żydów. W 1941 roku deportowano do Polski mojego przyjaciela z rodzicami. Rodziców zamordowano, a on sam jakoś przetrwał. Wrócił nielegalnie do Wiednia i powiedział: jeśli mieliby cię zabrać, lepiej się ukryj, bo cię zabiją, zagazują, tak jak zagazowali moich rodziców. A ja w to nie wierzyłem, bo to było nie do pomyślenia. Czy gauleiter Schirach także niczego się nie domyśla? Jest obojętny czy bezsilny wobec losu deportowanych Żydów? Schirach także odwracał wzrok. Nie pojmował rozmiarów tego zjawiska. W gruncie rzeczy sztuka i artyści byli dla niego znacznie ważniejsi niż jakieś antysemickie poglądy. A może w wyścigu paladynów gauleiter chce udowodnić swą gorliwość w służbie pod każdym względem? Nie ma takiego zlecenia ze strony Rzeszy, którego Wiedeń wzorowo nie wypełni. To było zadanie pana Baldura von Schiracha. Wiedeń miał być bez Żydów. Chciał tej perle, jak nazywał miasto Hitler, nadać odpowiedni format, zaoferować Führerowi miasto bez Żydów, żeby mu sprawić szczególną radość. Bezofrutek usprawiedliwia to, czego usprawiedliwić się nie da. Kiedy ktoś mi mówi, jak pan może wypędzać pana Izraela Löwensteina do getta na wschodzie? Dla tego człowieka, który kupił ponad 100 niemieckich książek, a więc jest przedstawicielem kultury, jest to straszna kara? Wtedy muszę odpowiedzieć. Dla mnie nie byłoby to karą, gdyby wydalono mnie z obcego kraju, żebym z innymi niemieckimi rodakami mógł żyć w innym miejscu, czysto niemieckiej wspólnocie. Wszelkimi sposobami dążyłbym do tego, by uczestniczyć w transporcie. Cynizm czy naiwność? Czy wpływowy namiestnik rzeczywiście tylko bezsilnie przyglądał się, jak ludzi masowo wypędza się z ich miasta? Czy zaufany Hitlera nic nie wiedział o morderczym planie, jak stale zapewniał? W
Nowo odkryte dokumenty ukazują jego rolę w nieco innym świetle. W październiku 1940 roku Schirach uskarża się podczas spotkania u Hitlera, że ma jeszcze w Wiedniu 50 tysięcy Żydów, których trzeba od niego odebrać. W marcu 1941 roku domaga się od Himmlera, by natychmiast podjąć czasowo zawieszone deportacje. W grudniu 1941 roku Hitler ujawnia wszystkim Gauleiterom i Reichsleiterom plan zagłady Żydów w Europie. Jego pomocnicy wiedzą o tym, o czym Hitler publicznie jedynie napomyka. Jest dla nas jasne, że wojna ta może się zakończyć jedynie albo wyplenieniem ludów germańskich, albo zniknięciem żydostwa z Europy. W czerwcu 1942 roku Schirach oznajmia na apelu Frontu Pracy: jeszcze jesienią przeżyjemy święto odrzydzonego Wiednia. W ciągu ostatnich 50 lat przed rokiem 1933 do Wiednia przybyły dziesiątki tysięcy galicyjskich Żydów. Niemal udało im się zamienić Wiedeń w najbrudniejszą i najbardziej plugawą stolicę świata. Narodowo-socjalistycznej administracji pod kierownictwem namiestnika Rzeszy Baldura von Schiracha udało się miasto nad Dunajem uczynić znowu miastem niemieckim. Wszystkie istotne zawody i kluczowe stanowiska zostały odrzydzone, są znowu czyste i dobrze prosperują. Co oznacza ten bilans, mogą zaświadczyć tylko nieliczni spośród 180 tysięcy wiedeńskich Żydów. Było nas 2,5 tysiąca. Musieliśmy ustawić się w 5 szeregach i stał tam SS-man. Podchodziliśmy do niego, a on tylko kierował na lewo, na prawo, na lewo, na prawo. Nie wiedzieliśmy, co to znaczyło. Niestety mój brat poszedł na lewo, a ja na prawo i spośród 2,5 tysiąca zostało 500 w wieku powyżej 16 i poniżej 50 lat. Wszyscy inni w ciągu pół godziny już nie żyli. Kiedy już na wszystko było za późno, także Gauleiter zaczął mieć skrupuły. Podróż do Berghofu, do swego dawnego idola, pozbawiona jest sielankowego nastroju. Stopniowo zakrada się u niego podejrzenie, że podąża za szaleńcem. Nie ma odwagi na jasne słowa. Lecz jego żona, która zna Hitlera od dzieciństwa, chce otwarcie przemówić mu do sumienia. W 1943 roku odwiedzała przyjaciółkę w Amsterdamie i kiedy wieczorem wracała do hotelu, słyszała krzyki. Przepędzano tam Żydówki z dziećmi i to ją strasznie zaszokowało. Niemieccy oficerowie powiedzieli mi: kiedy pojedziesz do Hitlera, powiedz mu, że to, co robi w Holandii, to szaleństwo. Z przyjacielskich Holendrów uczyniliśmy wrogów. Jak my się tu zachowujemy? Zamykamy ludzi. Byłam przerażona, naprawdę o tym nie wiedziałam. I powiedziałam mu, że byłam świadkiem, że robimy takie straszne rzeczy i że żołnierze się wstydzą, i doszło do potwornej awantury. Führer wstał i powiedział coś o roztkliwianiu się, czy niech się pani nie wtrąca do spraw, których pani nie rozumie, i wycofał się. A więc przerwał wieczór i od tej pory pani von Schirach już nigdy nie została zaproszona do Berghofu. Małżonek także traci łaskę swego dawnego mentora. Umocniony przez rywali Schiracha dyktator przestaje darzyć zaufaniem wahającego się namiestnika, lecz nie odpycha go. Jedynie sytuacja wojenna zapobiega odwołaniu Schiracha, bo przywódca młodzieży musi pozostać idolem dla całego pokolenia, które na wszystkich frontach będzie nadstawiać głowę dla Rzeszy, której pisany jest upadek.
Szeregi zapełnia gotowa do ponoszenia ofiar młodzież. Ochotnicy z Hitlerjugend. Po paramilitarnym szkoleniu na obozach przysposobienia obronnego część najstarszych roczników z własnej woli zgłosiła się do walki w Waffen-SS. Pod koniec wojny utworzono dywizję Hitlerjugend. To byli chłopcy w wieku 16-17 lat, którzy mieli za sobą bardzo niewielkie przygotowanie wojskowe. Dawali się zabijać w rowach strzeleckich, nie uświadamiając sobie, że wojna już dawno była przegrana. Poświęcili się dla Niemiec w imię niczego. W końcu muszą uwierzyć i najmłodsi. Złudne wizje. Nie znają niczego innego. Baliśmy się, że przyjdziemy za późno. Drżeliśmy, że może jednak zdążymy w porę. Myśleliśmy, że wojna się skończy, a my nie zdążymy. Byliśmy pełni entuzjazmu. Entuzjazm podsyca się za pomocą patosu, który przeczy rzeczywistości. Dla nas było tylko spojrzenie do przodu i honorowa walka do samego końca. Protegowany Schirach Axmann prowadzi do końca to, co przygotował jego poprzednik. Dobrowolne uczestnictwo w wojnie przejawi się w morale walki na polu bitwy. Boli mnie to, że wszystkie ideały zostały zniszczone. Odczuwam złość, że w beznadziejnej sytuacji wykorzystano nas tylko po to, by o parę dni przedłużyć życie Hitlera. Ze szczególnym zaufaniem zwracam się do niemieckiej młodzieży, bo naród nie może uczynić więcej ponad to, że każdy, kto może walczyć, walczy i wszyscy wspólnie ponoszą ofiary. Bitwa o Berlin. Ostatnim zastępem są dzieci. Nie wiedziałem, jak wyglądało to w Berlinie i jak używano tam młodzieży. Nie miałem już możliwości oddziaływania. Patrząc wstecz, nie mogę zrozumieć, że posyłano do walki dzieci. Uważam, że nie da się tego usprawiedliwić, biologicznie nie. Puste słowa wychowawcy, który wpajał dzieciom ducha poświęcenia i gotowość do śmierci. Frontowe miasto Wiedeń. Tu Schirach jeszcze zachował wpływy. Schirach wezwał ludność, a szczególnie młodych ludzi, by dla Führera chronili i bronili Wiednia, perły wielkoniemieckiej Rzeszy. Wysłał ludzi na wzniesienia na wschód od Wiednia, gdzie znaczna ich część stanęła do beznadziejnej walki. Mieli tylko kilka Panzerfaustów. A potem przyszła Armia Czerwona i można sobie wyobrazić, jak szybko to poszło. Ofensywy Rosjan nie da się już powstrzymać. Gauleiter do końca nie odważy się sprzeciwić rozkazowi Hitlera, by za wszelką cenę przetrwać. Kiedy Wiednia nie można już utrzymać, opuszcza swe ostatnie stanowisko dowodzenia w piwnicy Hofburga, znajdując schronienie w Tyrolu. W tym domu ukrywa się jako autor kryminałów Richard Falk, dopóki nie zostanie ujęty przez aliantów. Norymberga. Zniszczone miejsce kultu władzy. Tu zwycięskie mocarstwa zasiadają w Międzynarodowym Trybunale. Baldur von Schirach dzieli ławy oskarżonych z paladynami, którzy stale odsyłali go do drugiego szeregu. Tak jak oni, opiera się Trybunałowi Zwycięzców. W sensie oskarżenia nie uznaję siebie winnym.
Lecz kiedy w sali sądowej obrazy potworności niweczą wszelkie usprawiedliwienia, Schirach zdobywa się na wyznanie winy. To moja wina, że wychowywałem młodzież dla człowieka, który był mordercą milionów. Wierzyłem w tego człowieka. To wszystko, co mogę powiedzieć na swoje usprawiedliwienie. Oni także wierzyli. Oddali za niego swą młodość. Wielu także życie. Swoją niewinność. Winna? Nie. Ta młodzież właściwie nie była winna. Uczyniono ją winną poprzez decyzję rodziców, przywódców organizacji, Baldura von Schiracha. 20 lat aresztu w Spandau. Pokuta za popieranie transportów Żydów. Wina, do której się przyznał, pozostaje nieodpokutowana. Wykorzystał całe pokolenie. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst polski Hanna Odziemkowska. Konsultacja dr Bogdan Musiał. Czytali Krzysztof Dumała i Janusz